Chodźcie. Znaleźliśmy parcelę. Ja muszę trochę do przodu podjechać. Idziemy. Dobra, to ja podjadę trochę do przodu. Hejka, jesteśmy w drodze na Węgry. Jesteśmy przed Monachium. Jedziemy przez Niemcy, Austrię i Węgry. Wybraliśmy Węgry. Jedziemy do Hajdúsoboszlo. Cała tam rodzina nasza, no nie cała, ale teściowa, szwagier, tam paru znajomych będzie, więc się wybierzemy tam. Jedziemy. Oskarek tutaj siedzi, Julek poszedł, siusiu. Mamy krótką przerwę. Oskarek je tutaj. A po co? Chcesz siusiu? No to nie, to czekaj, bo pada, będziesz mokry. Jedziemy. No i jedziemy. Mamy 1000 km. Troszkę jest, ale damy radę. Co ci podać? Ej, już się chyba posiusiał albo coś. Majteczki, Aneta chce. Także zapraszam was do następnego odcinka i zobaczymy, co nam przyniesie. Oskarku, zamykaj, bo pada. Czekamy na mamę. Zimno trochę. Mamy jakieś, nie wiem, czekajcie, przetrzę was. O, mamy jakiegoś pecha, że zawsze gdzie jedziemy pada. Pogoda jest obrzydliwa i zimno. No ale dajemy radę i jedziemy dalej. Powiem, że jesteśmy na stacji, mamy jeszcze 600 km. Będziemy tutaj stanąć, muszę rozłożyć dzieciakom łóżko. Zobaczmy światło. Dobra, jesteśmy na stacji jakiejś, znaczy na stacji to jest jakiś parking. Zakichało. Jeszcze leży po łóżku. Dobra, to my się szczelimy i widzimy się rano. Hejka, my jesteśmy po nocy. W fajnym miejscu sobie stanąłem, bo tir tutaj jest z chłodnią, czyli było trochę głośno przez całą noc. Dzieci jedzą. Zjemy szybko i ruszamy dalej. Mamy godzinę 6:30. Te budziły, bo jechały auta. Te budziłeś się, bo jeździły auta, tak. Tata się też budził. Ja nie. Ty się nie budziłeś, ty spałeś jak zabity, to wiem, przez całą noc. Ale wypoczęci, ja pospałem z 5 godzin, więc ruszamy dalej. Zostało nam jeszcze 580 km. No i zostało nam 430 km. Wyłączyła się nawigacja. Coś koło tego. Będziemy za chwilę na granicy Węgier. Musimy kupić winietę przed. Teraz się rozprostowujemy. I jedziemy dalej. Rozprostowane i kto skakał, dostanie mu finkę, tak? Proszę, dla najmłodszego. Uważaj, że tam jest papierek. Dla troszkę starszego. Dla średnich. Dla najstarszego. Dobre, tylko papierek sobie. Który papierek? Pycha. Big.
Robimy krótką przerwę. Zaraz wam powiem, ile mamy. Ja już wam nie pokażę, ale mamy tak 158 jeszcze kilometrów. Idziemy zjeść. Aneta zrobiła wczoraj jak zwykle rosół. Idziemy go zjeść. Więc teraz krótka pauza, no i potem już dotrzemy na kemping. Więc siadamy i idziemy. Nie będę odpalał gazu, wezmę sobie kuchenkę tutaj na kartusze. Nie będę odkręcał gazu. Szczepa krzywo stoi. Tak odpalimy sobie kuchenkę i szybciej się woda zagrzeje. Aneta i dzieciaki jedzą, a ja mam jeszcze resztki benzyny. To do koszenia kupiłem, ale sobie nalejemy teraz. Zupełnie. Ford ma to do siebie, że bez tego magicznego lejka w ogóle bym nie uzupełnił paliwa. Rosół zjedzony, ale szukamy lizaków. Kto je chował, lizaki? Kto chował te lizaki? Ja. To gdzie one są, jak ty? Tu na pewno nie ma. Zobaczymy pod Oskarka z siedzeniami. Julian, gdzie jesteś? No, zobacz. Jest tam siatka jakaś? Jest! Znaleźliśmy! Uwaga, uwaga, uwaga! Jest! Mamy, chodźcie! Mamy lizaki! Jest! Mamy lizaki! Mamy lizaki! Herbatkę, chodźcie tu! Mamy lizaki! I pasztet! Pasztet! I jojo! Jojo? Jojo? Nie! Pianki znaczy się. I herbatkę. A tu mamy lizaczki. Jej, które chcesz, Julek, lizaczek? Ja tam ten. Wybierz sobie. Który chcesz? Niebieski. To którego chcesz? B. Tego? Okej, to te chowiemy. Chowiemy do magicznej szafki, gdzie wszystko znika. Słodycze znikają z szafki. Tylko się je położy, a na drugi dzień ich nie ma. Tak? Czekajcie, odpakuję wam. I ruchamy dalej. Ale mam nożyczki, to ja sobie otworzę. A gdzie masz? Ale to nie znajdziesz teraz. Mamy, jesteśmy. Idę do recepcji właśnie. Czekajcie. Znaleźliśmy parcelę. Ja muszę trochę do przodu podjechać. Idziemy. Dobra, to ja podjadę trochę do przodu. No i tak jesteśmy rozstawieni. Chyba najlepsza opcja. Jak na razie. Tak nam się nie zmieści. Przyczepa jest za długa i za bardzo. Z Anetą sam nie dam rady, niestety. Więc tak będziemy stali. Ja podłączę prąd. Tu jest woda. Woda przy prądzie?
Dobra, powolutku ogarniamy. Ustawiona jest, wypoziomowane ładnie. Tutaj musiałem deskę podłożyć. Ze strony deskę podłożyć. Jest ok. Ciepło mi. Pokażę wam, jaki sobie zrobiłem daszek pracy. Będę go właśnie testowo rozkładał, uszyty. Mamy taki materiał w pracy i go wypróbuję zaraz, czy to się na coś przyda. I powoli się rozkładam. Pokażę wam końcowy efekt. Na razie muszę zobaczyć, jak to się układa w ogóle. Tak wyszedł ten daszek. Jest ładnie naprężony. Muszę pasy burzowe jakieś kupić, bardziej lepsze. I lepszy pachołek, bo on jednak jest taki sobie. Tu idzie rurka. Środkiem jest rureczka dana. Tu jest spięte do drzewa, już nam pranie wisi. I tak to wygląda, pokażę wam. Prawie jesteśmy rozłożeni. Jeszcze ostatnie dopinania i będzie ok. Ale powiem wam, że strasznie komarów jest. Na razie nie czuję ich, ale one to już atakują. Teraz otworzę jeszcze okno tam z boku. Tu musimy ogarnąć. Się przewietrzyło. Jesteśmy pod węgierskim Tesco. To już te zostaw, jeden bierzemy. Do Tesco kupić Julkowi. Co idziemy tobie kupić? Torcika. Torcika, bo miałeś urodziny wczoraj. Po kawałku sobie weźmiemy. No ale to lepiej już tak, chyba ten czekoladowy wziąć z tym. Juleczku, jaki chcesz? Taki tort, czy taki? Jaki chcesz? Tego, dobra, to weźmiemy tego. Tu to jest bardzo, ale nie wiem, czy to jest alkohol, bo to tort nawet pisze. Nie jest, no lepszy. Tylko uważam, że to nie rozwodno. I tego oddajmy. Mamy nadzieję, że nie będzie z alkoholem ten tort. Czekaj. Jeszcze nie dmuchę. Jeszcze nie, czekaj. A nie siadaj, musisz stać. Cieszysz się, Juluś? Tak. 100 lat, 100 lat, nie żyją, żyje nam. Jeszcze nie! 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. A kto? Julian. Juluś, tak? Czekaj, tata jeszcze raz zapali, a ty zdmuchniesz, tak? Jeszcze raz zdmuchniesz, szyczkę? No tak, ale wstań. Pokroimy torcik. Takim nożem. O, niestety nie wzięliśmy. Mi! To! Tak. A ty? Tak. Kroimy torta. Zjemy. Idziemy się okąpać i idziemy spać, także żegnamy się z wami tym akcentem. Do zobaczenia. Ciao.